Gość Radia Płońsk. Agnieszka Sabalska, na co dzień nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Płońsku, gości dzisiaj w studiu Radia Płońsk, choć dzisiaj bardziej w roli historyka, który zgłębił wiedzę na temat nazistowskiego obozu karnego, działającego w czasach II wojny światowej w Smardzewie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, Agnieszka Sabalska, kłaniam się. Kiedy rozpoczął funkcjonowanie obóz karny w Smardzewie? Kto do niego trafiał? No i jakie warunki panowały w takim obozie? Obóz karny powstał na przestrzeni maja-czerwca 1940 roku. Trafiali tam mieszkańcy naszego powiatu głównie i Żydzi. Przebywali tam, głównie przebywały tam osoby, które z jakieś drobne przewinienia, na przykład nieodpowiednio się ukłoniły Niemcom, jakieś na przykład żywność gdzieś przewozili, za naprawdę drobne przewinienia. No i odsiadywali tam karę od kilku tygodni do kilku miesięcy. Natomiast warunki były bardzo ciężkie. Mieszkali w piwnicy w szkole podstawowej w Smardzewie. W celach brakowało łóżek, koców, bieżącej wody. Wiem, że więźniowie myli się w pobliskiej rzece. A to jest ten budynek szkoły podstawowej, który stoi obecnie, czy zupełnie gdzieś indziej był zlokalizowany? Nie, to był zlokalizowany w tym miejscu. I obok szkoły do dzisiaj jest obelisk upamiętniający właśnie ofiary tego bestialstwa. Trudno sobie wyobrazić, że tak blisko nas w sumie działał taki obóz karny, a czy dochodziło w nim do aktów jakiegoś niewytłumaczalnego okrucieństwa wobec więźniów? Tak, więźniowie byli zabijani z błahych powodów. Na przykład jeden z więźniów, tutaj czytałam właśnie wspomnienia, jeden z więźniów wspomina, jak pewien mężczyzna wolniej pracował w polu, bo oni pracowali w majątku ziemskim, wolniej pracował i za to został rozstrzelany na polu. Na przykład były też zorganizowane zawody. Gaszono więźniom światło, rozrzucano buty i musieli odnaleźć swoje buty. Kto ich szybko nie odnalazł, ten został wyprowadzany i rozstrzeliwany. A na czym polegała praca więźniów, o której troszkę już wspomniałaś? Gdzie oni pracowali i na czym to polegało? Pracowali w majątku ziemskim w Smardzewie. Pracowali od wczesnych godzin rannych, od 5 rano do godziny 20, zimą od 7 do zmierzchu. Praca była bardzo ciężka, oni byli wycieńczeni, źle odżywieni. No i wiadomo, też często dochodziło do pobić. Ciężko im się pracowało, bo byli po przesłuchaniach. Najczęściej przesłuchania odbywały się w nocy. A kim byli strażnicy obozowi? To byli naziści, którzy tutaj do Polski przyjechali, czy także osoby zrekrutowane z mieszkańców naszego powiatu? To znaczy wiem, że w obozie był komendant i 5 strażników. Byli to Volksdeutsche i koloniści niemieccy, mówiący bardzo dobrze po polsku, czyli myślę, że też z naszych terenów. Ile osób przewinęło się przez obóz karny w Smardzewie? Około 2000 więźniów się przewinęło. Zazwyczaj było to 60 więźniów. Wspomniałaś też o mogile. Ta mogiła została postawiona z bardzo konkretnego powodu, bo także w obozie karnym w Smardzewie dochodziło do masowych mordów. O jednej z tej historii dobrze wiemy. Tak, chciałam o tym opowiedzieć. Pewnej nocy przywieziono grupę 20-osobową studentów z Warszawy i mieszkańcy, jak i więźniowie słyszeli właśnie w nocy strzały. Nad rzeką została właśnie wykonana egzekucja takiej dużej grupy. Wiem, że po wojnie dokonano ekshumacji zwłok i odnaleziono 45 szczątków ofiar. Gdzie pochowani zostali inne osoby, które zostały zamordowane w obozie karnym w Smardzewie? W tym czasie nie było w Smardzewie cmentarza, dlatego te zwłoki zostały pochowane w Sarbiewie, na cmentarzu. I jest tam grób zbiorowy ofiar faszyzmu hitlerowskiego. Niestety, od lat on jest bardzo w złym stanie, zniszczony. W tej chwili nie można odczytać już napisów nawet. I z roku na rok jest coraz mniej zniczy, bo po prostu ludzie zaczynają, świadkowie tej właśnie tragedii zaczynają już wymierać. Zaczyna po prostu już gasnąć pamięć o nich. Historia twojej rodziny jest także bardzo konkretnie związana z tymi wydarzeniami, które miały miejsce w obozie karnym w Smardzewie. Tak, zainteresowałam się bardzo tą historią, bo zginął tam mój pradziadek,
ojciec mojej babci. Wiedziałam tylko, że został rozstrzelany, natomiast tutaj z publikacji pana Marka Tadeusza Frankowskiego dowiedziałam się, w jak bestialski sposób został katowany, był przesłuchiwany w nocy, co 15 minut wzywany, wracał posiniaczony, następnie po dwóch dniach tych przesłuchań i bicia został zamordowany na placu właśnie w obozie. A jak zakończyło się funkcjonowanie obozu karnego w Smardzewie? Kiedy to miało miejsce? No i co dalej? Obóz w Smardzewie istniał do 31 sierpnia 1941 roku. Tak jak wspomniałam, przeszło przez ten obóz około 2000 więźniów. Po rozwiązaniu tego obozu część więźniów wróciła do domu, natomiast pozostałych przewieziono do obozu w Gralewie. Nic nie wiem na temat tych zbrodniarzy, czy oni zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Nic mi na ten temat niestety nie wiadomo. Agnieszka Sabolska, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.